Malowanie stało się sposobem na życie pani Joanny. Choroba zmieniła jej życiowe plany. Z powodu postępującej choroby, narastających dolegliwości, nie może już wrócić do pracy. Mam zespół Arnolda Chiari. Móżdżek powinien być na swoim miejscu, czyli w czaszce, a on tam, gdzie jest rdzeń kręgowy, się po prostu przykleja i się zniża. Wszystkie funkcje życiowe po prostu zaczynają zamierać. Chciałabym jeszcze żyć i funkcjonować, a nie chodzić o chodziku, odpierać się ścian, widzieć, nie wiem, podwójnie, potrójnie, przy ruszających się podłodze, przy ruszających się meblach. Strasznie to jest. Żeby wypełnić czas, zaczęła malować obrazy, które pomogły jej wyrazić emocje. Malowanie stało się jej terapią, a obrazy, które stworzyła, zostały pokazane mieszkańcom. Na tym wernisażu chciałam jej w jakiś sposób pomóc, żeby też mieszkańcy widzieli, kogo mają w swojej gminie, że mają naprawdę ciekawą osobę, zdolną osobę, która potrzebuje w tej chwili bardzo dużo pomocy. Przede wszystkim pomocy finansowej. Mam taką cichą nadzieję, że każdy, kto przyjdzie, to kupi jakąś jej pracę. Prace pani Joanny są rzeczywiście odbiciem losu, tego, co się stało, ale są zarazem takim wyrazem siły woli, chęci życia, walki o swoje miejsce w życiu. Bardzo jej kibicuję i chcę, żeby wyzdrowiała. I niech maluje dalej po prostu. Jedynym ratunkiem dla pani Joanny jest operacja w Instytucie Chiari w Barcelonie. Choroba zabiera mi powoli wszystko. Koszty operacji są wysokie, bo to jest prawie 26 tysięcy euro. Proszę ludzi dobrej woli, kto będzie chętny, to będzie mógł mnie wesprzeć. To bardzo chętnie. Zabieg chirurgiczny zatrzyma postęp choroby, a pani Joanna jeszcze długo będzie mogła cieszyć się życiem i tworzyć piękne obrazy. Dla osób, które chciałyby pomóc, numer konta podany jest w opisie.